Cześć, dzisiaj będziemy robić taki las jak tutaj. Może to nie wygląda jakoś super, akurat, ponieważ to mój model i tam, no, niekoniecznie dobrze to zrobiłem. Ale jak podejdziemy bliżej, no to już widać, że jakoś to wygląda, tak? Oczywiście to jest automatyczne, tak? Skrypciki, które działają sobie. Oczywiście można tego użyć nie tylko do drzew. Można to użyć, nie wiem, co można jeszcze w lesie mieć, jakieś krzaki, tak? Znaczy to tak jakby drzewa, ale mniejsze. Można użyć do jakichś kamyczków, które by miały być porozmieszczane wszędzie lub innych obiektów, których nie chce wam się robić ręcznie, a jest tego bardzo sporo. Oczywiście moja mapa akurat wymaga optymalizacji, bo jak widać tutaj za dużo klatków na sekundę to nie mam. Musiałbym to jakoś troszkę jeszcze inaczej zrobić, chociaż drzewa starałem się takie jak najmniej robić poligonów, żeby one zbytnio nie zażynały tutaj komputera, a jednak to robią, więc przejdźmy może od razu do wykonania, tak? Zamknę i nie będę zapisywał. Mamy tutaj naszą maskę drzew. Ona nam pokazuje, gdzie będą drzewa, tak? Ja akurat wziąłem sobie to zdjęcie satelitarne. Może wam pokażę. O, tak jak to. I zaznaczyłem sobie tak. Tutaj mam te drzewka. Tu mi sobie rosną drzewka. No to tutaj zrobiłem tak jakby te białe kropeczki. No i tutaj jeszcze, jak wiadomo, wymiary są 1024 na 1024. Więc zaraz o tym jeszcze wspomnę. Więc na początku, co trzeba zrobić? To trzeba pobrać Pythona. Wpisujemy sobie Python w Google i tutaj mamy taki ładny przycisk na pierwszym wyniku. Download Python. Wybieramy sobie ten przycisk i instalujemy po pobraniu. Tam wszystko można przejść sobie next, next, next. No i jak już mamy zainstalowanego naszego Pythona, robimy sobie tą maskę, tak? Jak już ją zrobimy, nazywamy ją test.png. Tu mamy i musi się znajdować w tym samym folderze co bitmapa.py, tak? Muszą być w jednym folderze te oba pliki. No i może teraz spróbujemy to uruchomić. Klikamy sobie klawisz Shift i prawy przycisk myszy i tutaj mamy otwórz okno programu PowerShell. W Windowsie 7 jest to otwórz okno poleceń tutaj, otwórz tutaj okno poleceń, coś w ten deseń. Więc jak widać od razu po przejściu pojawia nam się tutaj ścieżka, w której się znajdujemy. Kliknę sobie tak, to jest to samo. O tak, znikł mi jeszcze PowerShell. Ok, jesteśmy z powrotem. No i co? Wpisujemy sobie Python i bitmapa py. I wiadomo, test PNG znajduje się tutaj. Klikamy sobie Enter. Czekamy chwilę. Znowu mi Enter nie zadziałało. Jeszcze raz. Tutaj none, żadnych błędów czy coś takiego. Po prostu program nic nie wypisuje, po prostu się wykonuje. Możemy od razu zamknąć okno. I jak widać, powstał nam pliczek Chord Test XML. I tutaj mamy wszystkie koordynaty tych białych kropeczek, co tutaj się znajdują. Więc od razu kopiujemy sobie ten plik szybciutko na dysk C. Oczywiście ja tu już go mam, więc zamienię. O, mamy sobie tutaj nasz pliczek. No i od razu możemy szybciutko przejść do naszej mapy. Więc odpalamy. No i się nam taki widoczek ukazuje. Oczywiście ona jest w tym momencie, ona jest pusta, jak widać. Więc zacznijmy może od wytłumaczenia. Na samym początku trzeba pamiętać, że drzewa muszą znajdować się po kolei. Najlepiej jest zrobić tak, że jeżeli na przykład chcecie przestawić te drzewa, powiedzmy, że to by były też brzozy, to wycinacie je i wklejacie. One są teraz na końcu listy.
Wtedy zapisujecie Gatesa i musicie wszystko uruchomić ponownie, żeby ID się zresetowało, bo jak spojrzycie, 2376, a wcześniejszy 2472 jest wyższy, więc o tym należy pamiętać. Zapisujemy, uruchamiamy ponownie, tak? Ja mam akurat tutaj brzozy wszystkie po kolei, wszystkie drzewa po kolei. Więc na początku trzeba dodać nasz skrypt tutaj, żeby on mógł być wyświetlany w naszym script editor. Tu mam ten script name, to jest ten cały skrypt, ale żeby go tutaj dodać, żeby on się nam wyświetlał, klikamy prawy przycisk explore, no i tutaj do tego folderu wkładamy nasz pliczek. Oczywiście wszystkie tutaj pliki, czyli te dwa skrypty znajdują się w opisie filmu, więc wklejamy tutaj do tego folderu, no i uruchamiamy ponownie Gainsa, tak? Ja akurat nie muszę, więc jak już uruchomiliście go ponownie, powinniście tutaj go widzieć, więc przechodzimy teraz w Window Script Editor. Tutaj go sobie dam o coś takiego. No i mamy kilka tutaj wartości do wypełnienia. Na samym początku step. Jak wiadomo, wszystkie drzewa oryginalne i te moje, jak robiłem, starałem się, żeby tak samo wyglądała struktura tutaj obiektów. Jest 1, 2, 3, 4 i dlatego tutaj jest 4. Jeżeli mielibyście jakiś inny obiekt do kopiowania, to tyle, ile ma obiektów w sobie, tyle tutaj wpisujecie. Terrain ID to już trzeba chyba potłumaczyć. Mamy sobie 175, kopiujemy, wklejamy. Tutaj mam akurat takie samo. Tutaj mam sosna duża 2396, więc wklejam. No i tutaj max, czyli ostatnia. I też trzeba pamiętać, jeżeli macie jeden obiekt, i tylko jeden obiekt, tylko jedno ID, no to trzeba wkleić na przykład 2396 plus 4, no to 2400 tutaj trzeba by było wpisać. To należy pamiętać też o tym. Tego nie zmieniamy. I tu mamy X i Z. O, widzicie, nie zapisałem tego, jak powinno być. Więc macie X i Z. 5 i 5 to determinuje, to pokazuje, jak na przykład na tej naszej masce, drzewo ma stać tutaj, to równie dobrze ono może stać 5 metrów w każdą stronę, że ono nie będzie stało dokładnie w tym miejscu, tylko będzie trochę przesunięte, maksymalnie 5 metrów. Więc po ustawieniu tych wartości można już odpalić skrypt, tylko trzeba pamiętać, tak, nasz XML musi się znajdować na dysku C bezpośrednio, więc zapisujemy. No i oczywiście tutaj powinienem wkleić to, więc na szybko to przeprawię. Cyk, cyk, x raz 2, tutaj dwójeczka i jeszcze z i z 2, tak. Tutaj na odwrót to zrobimy. Ok, zapiszę, taką wersję pliku będziecie mieli w opisie. Klikamy execute, czekamy chwileczkę i mamy to wszystko gotowe, jak widać. Jak podejdziemy bliżej, widać, że te drzewa się tutaj generują, bo taki jest ustawiony load distance, tak? Więc myślę, chyba to wszystko. Tak. Więc jeżeli się przyda, no to wiadomo, tutaj komentarze mile widziane, chociaż mówię, że trzeba się na tym troszkę znać, wiecie. Bo jak jesteście w tym zieloni, no to krok po kroku to nie zawsze warto prowadzić, tak? Więc dzięki za uwagę jeszcze raz i bajo, bajo.